Od 1 marca rozpoczęła się rekrutacja do miejskich przedszkoli, których jest 7 i w których mamy 850 miejsc. Do 15 kwietnia mogą rodzice składać karty do przedszkoli. Kartę można wziąć z konkretnego przedszkola, ewentualnie pobrać ze strony ZOSiP-u, zosiprepublika.pl dla tych, którzy chcieliby skorzystać, ale złożyć trzeba ją osobiście. 15 kończymy nabór, rozpoczynamy tu procedurę rozstrzygnięcia. Myślę, że wystarczy dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców Ciechanowa miejsc w przedszkolach, dlatego że analizując poprzednie lata, zawsze jest tak, że o tej porze roku mamy wolne miejsca, dziś jest ich przeszło 20 jeszcze w ciechanowskich przedszkolach. Istotne kryteria to po pierwsze dzieci, które ukończyły 2,5 roku życia, po drugie rodzice, którzy są zameldowani w Ciechanowie, dzieci 5- i 6-letnie, dlatego że będą musiały odbyć roczne przygotowanie przedszkolne, w przyszłym roku będą uczniami klas pierwszych zgodnie z reformą. Dzieci zamieszkałe poza gminą miejską Ciechanów jak najbardziej, ale w drugiej kolejności. Oczekujemy również od rodziców, aby zapisywali, składali karty do jednego przedszkola, tak byśmy mogli realnie ocenić potrzeby. To są najważniejsze kryteria przyjęcia. Oczywiście zdrowy rozsądek podpowiada, aby dzieci, które mają rodzeństwo w danym przedszkolu, były też przyjmowane w pierwszej kolejności. Rodzic nie będzie przecież wolił swoich dzieci do różnych przedszkoli w Ciechanowie. Ja liczę na to, że uda nam się zaspokoić potrzeby wszystkich naszych mieszkańców.